Pierwsza nowość to pożyczyłem od Krzysia, proszę bardzo. 17 mgnień wiosny. To jest taka stara wersja Netflixa. Od razu cały sezon jest dostępny w jednym pudełku. Nie wiem, z którego roku ten film jest, ale jest arcystary. Masakra. Nie mogę się doczekać. Nie wiem, gdzie to odtworzę. Chyba w starym Xboxie. Dławnice kablowe też sobie takie nabyłem drogą kupna, bo będę musiał wyprowadzić gdzieś przewody z tej mojej rozdzielni. Tam coś jest na stanie, ale zawsze mogą się takie przydać. Jedna widzę, że tutaj jest inna. Te są z taką uszczelką, a tamte tej uszczelki nie ma. Nabyłem sobie Hagera Cichy, czyli wersję S425, stycznik 25-amperowy, bo jego będę chciał podłączyć jako moduł wykonawczy do HomeKitowego przełącznika, bo tam będę potrzebował przełączać HomeKitem 400 V gniazdo, no ale tam takich urządzeń nie ma, to tylko będzie sterujące tym. LEDy sobie... Oj, jakiś koronawirus mnie bierze. LEDy sobie też zakupiłem, nie wiem po co, ale już zamawiałem paczkę, to po 5 zeta można było wziąć, po prostu sobie wziąłem LEDy na wszystkie trzy fazy. O, jeszcze takie fajne wtyczki mi się trafiły, że zajmujemy gniazdko, ale nadal może być coś do niego podłączone, a tutaj będzie nam wychodził przedłużaczek. Też może być taka opcja do czegoś przydatna. I zaraz może się coś już dzisiaj wezmę za robotę przy mojej rozdzielni, chociaż nie jestem pewien. Wygrzebałem jeszcze coś takiego zza czasów budowy. Są takie tulejeczki. Nie wiem, czy 2,5 w tę tulejkę wejdzie, bo sobie umyśliłem coś takiego, a nie zrealizowałem, że tam połączenia wewnątrz rozdzielnicy to będę robił za pomocą czegoś takiego. No widzę, że ten 2,5 nawet wchodzi i mam do tego takie rzeczy, tylko nigdy tego nie robiłem. Wygląda przymiarka do mojej rozdzielnicy dodatkowej. Tak naprawdę ta cała szyna będzie pod fotowoltaikę przygotowana. No i z tego powodu głównie tą rozdzielnią się zająłem, ale żeby trochę zmniejszyć ilość miejsca w tamtej, musiałem zdeaktywować gniazdo 400 V, to będzie pod 400 V. Oczywiście jeszcze nie ma połączeń, tutaj tulejki ogarnąłem. Informacje są w sieci, jak to robić, jak zwykle pewnie na każdą okoliczność. Tutaj są lampki, ale nie wiem jeszcze, jak je wykorzystam. To będzie taka szyna, można powiedzieć, zapasowa, pomiarowa, bo nie wiadomo, co mi jeszcze do głowy przyjdzie. Ona na razie będzie niezagospodarowana. Tutaj będzie tak, że mamy zabezpieczenia, moduł wykonawczy w formie stycznika. Do tego będzie jeszcze moduł HomeKitowy, plus wago chcę wykorzystać do tego, żeby można było w prosty sposób na przykład ten stycznik pominąć. Jeżeli na przykład na razie nie będę chciał wykorzystywać tej funkcjonalności, a chciałbym mieć 380 bez pstrykania aplikacją w telefonie, to tylko sobie tutaj wkładam 3 złączki, automatycznie będzie pominięty ten stycznik i będzie to wszystko wychodziło na gniazdo 400 V. Tak więc taka jest koncepcja, ale najpierw muszę uporządkować starą rozdzielnię i to jest chyba dzisiaj ten dzień, kiedy się tym tematem zajmę, bo muszę wszystko, całe napięcie w domu wyłączyć, żeby się tam nie pozabijać. Jeszcze póki to wszystko działa, bo wczoraj już powywlekałem trochę kabli, ale jeszcze kilka elementów muszę dokupić, zanim to wszystko rozłączę na dobre. Dobry tam śmietnik jest teraz zrobiony. Ja sobie po kabelki, bo mi brakuje. Mam miliony kabelków, ale nie miałem linki. I znalazłem taką praskę do tulejek. Wygląda na bardziej zajebistą niż ta moja z epoki kamienia łupanego. Tak więc nie omieszkałem jej nabyć. Użyję jej pewnie przez 2 dni, a potem będzie leżała, ale narzędzia zawsze na propsie. No, tak to wygląda. Teraz praska, ciach, ciach. Zaciśnięcie. Zajebiście, w taki kwadrat to zaciska. Od razu można numerek nałożyć, żeby było wiadomo, gdzie który idzie. I tak to właśnie będzie wyglądało. I teraz tu z drugiej strony będą wychodziły kabeleczki. I z trzeciej strony będą wychodziły kabeleczki. I z czwartej będą też wychodziły kabeleczki. Ja pierdzielę, ile jeszcze jakaś tu będzie plątanina za chwilę. W takiej listwie zaciskowej to jest jakoś przyjęte, gdzie jest faza, gdzie jest neutral. Pewnie tu z samej góry jest neutral, bo jest najbliżej palców i jest nieosłonięty, chociaż wszystkie są nieosłonięte tak naprawdę. Czy ten neutralny, czy ten tutaj bliżej? Nie, no ten chyba na pewno. Ja bym obstawiał ten jako neutralny, a te jako fazowe. No, a trochę to rozprułem, muszę przyznać,
Mam nadzieję, że teraz mi się to uda wszystko ładnie połączyć. Lepiej nie będzie. Jakbym teraz to robił od zera, to bym to jeszcze zrobił zupełnie inaczej, ale z tego, co się zastało, to tylko coś takiego się dało zrobić i myślę, że będzie działało. Walka z czwórką drutem po prostu jest nieprawdopodobna. Jeszcze tylko obciążę to wszystko na maksa i popatrzę sobie kamerą termowizyjną, przecież się tutaj coś nie grzeje. Szkoda, że HomeKitowych rozwiązań nie ma żadnych takich na szynę bezpośrednio montowanych, ale u siebie zrobiłem to w ten sposób. Tu jest antena, bo to jest wersja Wi-Fi. Jest wejście, jest wyjście, sterowanie tym oto stycznikiem. Stycznik można tutaj pominąć w prosty sposób. Tutaj będą wyjścia już bezpośrednio do gniazda 400 V. No i chyba tak mogłoby być. Zostawić ci połowę do zdzierania? Fajnie. Wracam jeszcze do BMW i3, bo trochę feedbacku dostałem na okoliczność tej fury. Bo tak jak wam zresztą mówiłem w tamtym moim dość długim filmie, wszystko w jeden skleiłem, przez kilka dni to się nagrywało i poszło w jednym filmie. Także ci, co ich nie interesuje, to mogą sobie go, pewnie sobie go pominęli, ale ci, którzy też są zajarani na elektryczne rzeczy, to zawsze takie moje przemyślenia. Pierwsza rzecz to Michał, który tam testował ten samochód, który mnie po prostu obśmiał mnie, wyśmiał mnie, o czym ja mówię, BMW i3, czy to jest w ogóle jakaś lipa, beznadziejny, w ogóle do dupy, nie, będziesz źle wyglądał, źle wygląda samochód, źle jeździ, wszystko źle. Oczywiście najwięcej miał do powiedzenia w momencie, kiedy jeszcze tego samochodu nigdy nie widział, ale okazuje się, że w momencie, kiedy już bezpośrednio się z nim zetknął, podotykał, przejechał się kawałek ze mną, zobaczył, jak miło się tym jeździ, to nagle się o 180 zmienia optyka stopni i już nagle ten samochód nie jest taki zły. Tak więc żyjemy w tych pięknych czasach, że każdy może sobie iść do salonu i zrobić sobie test drive'a. Tam was nikt nie legitymuje z posiadanej gotówki, czy będziecie go nabywać jutro, czy nie wpłacacie zaliczki, tylko możecie iść i zobaczyć. Tak samo jak z technologią nowoczesną. Też w zasadzie każdy sprzęt możecie zamówić i każdy sprzęt możecie pobadać, a potem odesłać, jak wam nie pasuje. Idealna sprawa dla badaczy. Tak więc mnie ta i3 się podoba, ale dostałem trochę feedbacku od was związanego z tym samochodem, bo pierwszą opcją był napęd na tył. Ja to już mówiłem, że tutaj może być inaczej niż przy klasycznej benzynówce, gdzie silnik jest z przodu i no wiadomo, że są też napędy na tył i z silnikami z tyłu. No ale nie każdego na takie coś stać, ale głównie to jest, jeśli chodzi o benzynówkę, z przodu silnik, napęd na tył i wtedy masa główna idzie na przód, tył nie ma przyczepności, w zimę jest słabo. Tutaj jest po 50% na obydwie osie, bo jest bateria, która no równomiernie ten samochód dociska i rozmawiałem nawet z Marcinem, pozdrawiam go ze Skandynawii, mówi, że on miał okazję w sezonie zimowym, w skandynawskiej zimie minus 20 jeździć i trójką. I po pierwsze tak, podobno te oponki, które są cieniuteńkie, bo to są tam 155, jak w maluchu szerokość, tylko obręcze 19, po pierwsze trudno dostępne w jakichś chorych cenach, muszę to zweryfikować, po drugie bardzo dobrze się wgryzają w śnieg i nie ma w ogóle dyskomfortu, jest ok. Nie był mi w stanie wskazać, że to działa źle. On mówi, że nie miał w ogóle żadnych problemów, jeździł w zimie, nie odczuwał tego, że jest napęd na tył, wszystko jechało tak jak trzeba i bardzo pozytywne odczucia. Również tam pytałem o awaryjność tych samochodów, bo jak wiecie, w Skandynawii jednak dużo więcej elektryków jest niż u nas, tam jakoś to jest lepiej dla człowieka rozpoznane niż u nas i też jeśli chodzi o awaryjność, to jakichś takich doniesień drastycznych nie było, wręcz mówi, że te samochody, które gdzieś tam są użytkowane w jego otoczeniu, właśnie ten model i3 spisuje się dobrze i poza eksploatacyjnymi rzeczami typu płyn do spryskiwaczy, nie wiem, klocki hamulcowe, to też pewnie po jakichś 200 tysiącach się wymienia, bo tam jest to regeneracyjne hamowanie, które nam z powrotem ładuje baterię, głównie, czyli hamujemy tym elektrycznym silnikiem. No nic, czekam, żeby się wyjaśniła sprawa z dopłatami, w te albo we w te. Tak jak mówiłem, wolałbym, żeby już powiedzieli, dobra, słuchajcie, podpuściliśmy wam, to był prank, hej bro, it was a prank, nie ma problemu, frajerzyście się nabrali na dopłaty do elektryku. Nie ma nic, pracować, podatki wam za to podwyższymy. Okej, przyjmuję, wiem co się dzieje. A tak trochę by mi było żal, żebym
z tego nie skorzystał, bo jednak nadal przy cenie 80 tam parę tysięcy Leaf nowy wydaje się być rozsądnym zakupem. Ale tak faktycznie, kiedy już będzie ten nowy Leaf za 125, to nie wiem, czy nie pochylić się nad taką i trójką. No dam im czas może do maja, do końca maja. Jak tam się nic z tymi dopłatami nie wydarzy, no to trzeba będzie pewnie jakieś inne kroki podjąć. Ależ tu rozpiernić jest sakramencki. Tyle. Przekazuję wam, bo do mnie docierają głosy ze względu na to, że jest jakaś tam grupa osób, która mnie ogląda i ma do czynienia z tymi samochodami. I bardzo mnie to cieszy, że jesteście na tyle sympatyczni i mili, że chcecie się podzielić swoimi doświadczeniami. Bo takie doświadczenie osoby, która prowadzi taki samochód, czy jeździ takim samochodem, jest bezcenne dla osoby, która chce taki samochód kupić. Bo jednak jak idziecie do salonu samochodowego i macie pana sprzedawcę samochodowego, no to on, pan sprzedawca samochodowy, wam taki makaron na uszy zawsze nawinie i to obojętnie, czy idziecie do salonu po nowy samochód, czy do salonu po używany samochód, czy kupujecie to w autokomicie, czy od handlarza. To jest mistrzostwo świata, zawsze jest makaron taki na uszy nawinięty, że jakkolwiek byście nie podjęli decyzji i przychodzicie coś oglądać, to nikt wam nie powie, nie panie, nie bierz pan tego, bo to się psuje. Zawsze jest zajebiście, nie? Tak więc dzięki za te wszystkie opinie i nadal czekam, jak ktoś tam ma coś w tej kwestii do powiedzenia, to zawsze chętnie wysłucham, zbieram opinie.